Chciałbym bardzo serdecznie w imieniu władz rektorskich powitać w Uniwersytecie Jagiellońskim uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem księdza profesora Józefa Tischnera ze Starego Sącza, którym towarzyszą inicjatorki i opiekunki rozwijanego już od 6 lat projektu Przygoda z nauką w murach UJ. Panią Jadwigę Postawę i panią Renatę Jasińską-Nowak. Witam serdecznie panią Monikę Jackowicz-Nowak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz panią Danutę Hejmej, pedagog wyróżnioną prestiżową odznaką zasłużona dla ziemi sądeckiej. Jest mi niezwykle miło powitać zaproszonych prelegentów, panią Bronisławę Chorowicz-Karakulską, oraz pana profesora Aleksandra Skotnickiego. Państwo prelegenci przedstawią nam dzisiaj wykład zatytułowany Wojenna Odyseja Schindlerowców. Tematyka wykładu, pomimo iż nawiązuje do czasów historycznych II wojny światowej, jest nadal aktualna. Jest niesłychanie istotne, aby wpatrując się w doświadczenia przeszłości, kształtować sobie ducha tolerancji dla innych. We współczesnym świecie pojęcie Holokaustu traci swoje właściwe znaczenie. Często zdarza się, że jest wykorzystywane w niewłaściwym kontekście historycznym do uzyskiwania bieżących celów politycznych. Stąd bardzo się cieszę, że na początek cyklu naszych spotkań został wybrany właśnie ten temat. Nie przedłużając jednak, chciałbym przekazać głos Agnieszce, która jest najstarszą uczestniczką edukacyjnego projektu Przygoda z nauką w murach UJ. Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Agnieszka Żak i jestem w gronie nastoletnich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego najstarszą uczestniczką edukacyjnego projektu Przygoda z nauką w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, objętego honorowym patronatem rektorów UJ. W przeszłości pana profesora rektora Wojciecha Nowaka, a aktualnie pana profesora rektora Jacka Popiela. Z dumą przyznaję, iż jestem również córką i siostrą absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam dziś zaszczyt wspólnie z panią Moniką Jackowicz-Nowak, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, także w imieniu pani Jadwigi Postawy, również absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani Renaty Jasińskiej-Nowackiej, koordynatorek autorskiego projektu Przygoda z nauką w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również uczestników projektu i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu, pani Elżbiety Bodziony oraz społeczności SP1, powitać gości dzisiejszego spotkania. W sposób szczególny pragniemy przywitać honorowych gości, prelegentów inicjatywy Wojenna Odyseja Schindlerowców. Panią Bronisławę Chorowicz-Karakulską, krakowiankę, świadka historii, dziecko Holokaustu, więźniarkę getta, obozów w Płaszowie, Auschwitz i Brinnitz, uczestniczącą w produkcji nagrodzonego 7 Oscarami filmu Lista Schindlera, konsultantkę historyczną amerykańskiego reżysera Stevena Spielberga, twórcy filmu Lista Schindlera, honorującego pamięć o sprawiedliwym wśród narodów świata, ocaloną z zagładu przez tytułowego bohatera. Witam serdecznie doktora Tadeusza Karakulskiego, męża honorowego gościa. W szczególny sposób również witam pana profesora, doktora habilitowanego medycyny, pana Aleksandra Skotnickiego, naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarza, wnuka sądeczanki, nauczycielki języka polskiego Anny Sokołowskiej, sprawiedliwej wśród narodów świata, wybitnego hematologa,
transplantologa, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownika Kliniki Hematologii w Krakowie w latach 1993-2018. Nasz gość, pan profesor Aleksander Skotnicki, to orędownik dialogu polsko-żydowskiego, zasłużony dla zachowania w Polsce pamięci o ofiarach Holokaustu, człowiek, który nawiązywał kontakty z Żydami ocalonymi z Holokaustu, między innymi z osobami z listy Schindlera, społecznik, badacz losów Żydów uratowanych z Holokaustu, ich wielki przyjaciel, działający również na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej w Krakowie. Pasjonat czasów wojennych, dokumentalista historii, Krakowian rozsiany w następstwie II wojny światowej po różnych częściach świata. Zwycięzca plebiscytu Człowiek Roku 2009. Polak uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody imienia profesora Jana Karskiego Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Przedstawiciel Rady Programowej Uniwersyteckiego Pisma Alma Mater. Bohater publikacji, na przykład Arka, opowieść o życiu i przetrwaniu. Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów. Jan Karski, człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust. Witamy serdecznie znamienitych gości, pełniących jednocześnie honorowy patronat projektu Był sobie Sztet, popularyzującego wśród starosądeckiej młodzieży historię Holokaustu. Jesteśmy wdzięczni, iż dzisiejszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni, profesor doktor habilitowany pan Piotr Kusztrowski, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych. Witamy serdecznie panią Ritę Pagacz-Moczarską, redaktor naczelną uniwersyteckiego pisma Alma Mater, patrona medialnego uroczystości, doktora habilitowanego pana Sławomira Sprawskiego, prodziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowników Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, panną Joannę Szwed, zastępcę dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią Annę Nowak-Dordę, kierownik sekcji do spraw projektów promocyjnych, panią Małgorzatę Pokwap, reprezentującą sekcję do spraw projektów promocyjnych, panią Mariolę Grylewicz, kierownik sekcji administrowania nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią Violettę Kolbusz-Lasę, reprezentującą Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią Justynę Gałuszkę, sekretarz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Marcina Zgłobisia, reprezentującego w imieniu dyrektora pana Waldemara Rataja Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej, partnera organizacji Starosądeckiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Pragniemy powitać ponadto gości reprezentujących Stary Sącz. Panią Danutę Hejmej, pedagog wyróżnioną prestiżową odznaką zasłużona dla ziemi sądeckiej, społeczność Starego Sącza, nauczycieli, wychowawców, pracowników biblioteki, rodziców oraz młodzież naszego miasta. Również chciałam serdecznie powitać w imieniu pana burmistrza Starego Sącza, który jest dzisiaj z nami tutaj nieobecny ze względu na wcześniejsze zobowiązania. Rozmawiałam jeszcze telefonicznie przed wejściem do sali i kazał państwa wszystkich serdecznie pozdrowić. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. A teraz oddaję głos panu profesorowi Aleksandrowi Skotnickiemu, który w wykładzie, w wywiadzie ze świadkiem historii, panią Bronisławą Chorowicz-Karakulską, przybliży nam wojenną historię naszego gościa i opowie o losach krakowskich Schindlerowców. Panie profesorze, zapraszam. Panie rektorze, szanowni państwo. Chyba po raz pierwszy, będąc wielokrotnie na tej sali, jestem tak wzruszony z powodów, o których będzie dzisiaj mowa, ale również z powodu, że widzę tyle młodych ludzi. Prawdopodobnie po raz pierwszy jesteście w tej sali. Proszę państwa,
Ta sala jest najpiękniejszą salą w Krakowie. Pan rektor się chyba ze mną zgodzi. Kolegium Nowum powstało w 1887 roku. A więc to już jest przeszło 120 lat. Spójrzcie na ten plafon, czyli ten kasetowy sufit. Spójrzcie na te wspaniałe obrazy. Tu jest 5 obrazów Jana Matejki, autoportret, słynny Kopernik. Wiecie Państwo, gdzie ten Kopernik, rozmowa z Bogiem w tej chwili jest? W National Gallery w Londynie na Trafalgar Square. Najlepsze miasto, miejsce dla promocji sztuki. Matejko i Kopernik. Czy mogą być lepsi, wspanialsi Polacy promujący nasz kraj? I kolejne portrety, te dwa, i tam profesora Dietla. Tu jest 5 portretów Matejki. I na końcu też macie obraz mówiący o renesansie, też namalował Jan Matejko. Proszę Państwa, o każdym z tych obrazów można by bardzo dużo powiedzieć. Nawet wydaliśmy, panie rektorze, taką książeczkę po polsku i po angielsku zresztą, bo czasem siedzący na tej sali, może troszkę znużeni wykładem, mam nadzieję, że moim nie będziecie tak znużeni, zasypiają, to im chciałem podsunąć książeczkę, żeby popatrzyli, jak wyglądał hrabia Tarnowski, jak wyglądał profesor Szujski i wielkie postacie tego świata. Ale powinienem zacząć od Kazimierza Wielkiego, który w 1364 roku założył ten uniwersytet, jeden z najstarszych w Europie. No i oczywiście odnowicieli tego uniwersytetu w roku 1400, a więc królową Jadwigę, która przedwcześnie zmarła, i króla Jagiełły. Proszę Państwa, historia najpiękniejsza dla całej Polski patrzy na Was. Jesteście z Nowego Sącza, no województwo małopolskie, krakowskie, Starego Sącza. To jesteśmy tym bardzo zaszczyceni, możemy być, że my tu w Krakowie i w tym rejonie Polski Południowej, po oczywiście Wielkopolsce, Poznaniu i Kaliszu, no stanowimy taką historię całej Polski. I wy tutaj dzisiaj jesteście. Bardzo się cieszę i jestem wzruszony. Oczywiście zacząłem od miejsca, w którym się znajdujemy, bo będziecie pamiętać o tym miejscu. Ja osobiście w tym miejscu to promowałem moich doktorantów. Jest taki piękny zwyczaj, że w togach profesorowie już po zatwierdzeniu doktoratu, chyba 2 razy w roku, panie rektorze, wręcz czytamy łacińską przysięgę młodych doktorów, którzy obronili pracę doktorską, i tu im wręczamy specjalny dyplom. A miałem doktorantów chyba 30, no to byłem tu 30 razy, choćby z tego powodu. Dawniej tutaj odbywały się też inauguracje roku akademickiego. W tej chwili mamy kolegium maksimum, znacznie większe, bo tu nie wszyscy mogli się zmieścić. W każdym razie jest to miejsce bardzo szczególne. Tutaj obchodzimy też, panie rektorze, święta różne i religijne, i nie tylko. Tutaj przyjmowani są laureaci Nobla. Niedawno tu był prezydent Macron, prezydent Francji. Więc czujcie się jak młodzi prezydenci, czego wam życzę w przyszłości. Proszę Państwa, postanowiliśmy, byliście ci wprawdzie w fabryce Oskara Schindlera, oglądaliście piękną wystawę, ale pozwólcie, że pokażę kilka elementów, które wiążą się z tym. Zdaje się, nie bardzo mogę zmieniać pozycji, bo lubię chodzić, ale trudno. Proszę Państwa, jest 6 września 1939 roku. Niemcy wchodzą do Krakowa i co robią? Na pierwsze w miejscu królewskim, Wawelem, symbolem polskości, zawieszają flagę ze swastyką. Zaczyna się czarna noc okupacji. Noc okupacji, która trwa bite 5,5 roku. Naznaczona tragedią tysięcy ludzi. Wszystkich Krakowian. Ja nie dzielę na Żydów czy Polaków, bo wszyscy Żydzi byli Polakami, mieli obywatelstwo polskie. Byli, jak to się mówi, żydowskiego pochodzenia czy wyznania mojżeszowego, co nie do końca prawda, bo wyznanie jest rzeczą osobistą i nie wolno nam wnikać, nigdy nie wnikajcie w to, w kto wierzy czy nie wierzy. To jest jego sprawa prywatna. Ale przyjeżdża do Krakowa razem z okupantem dobry Niemiec, bo tak można powiedzieć, Oskar Schindler.
Jego żona Emily Schindler również jest człowiekiem przyzwoitym. Sprzeciwia się ideologii faszystowskiej, mordowania, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jak to wówczas mówiono. I otóż Oskar Schindler, byliście tam, gdzieś zakłada fabrykę, odnawia właściwie, przejmuje fabrykę naczyń emaliowanych. Te obrazy widzieliście, byliście w tym miejscu. Proszę Państwa, zatrudnia najpierw kilkudziesięciu, potem kilkuset, wreszcie 1000 ludzi. Zatrudnia nie tylko Żydów, zatrudnia również osoby nieżydowskiego pochodzenia. I takie piękne zdjęcie, które otrzymałem od jednej z polskich pracowników, widzicie, wyrabiają garki emaliowane. To były garki życia. One pozwalały nie być wywiezionym na tak zwane roboty do Niemiec czy do obozów koncentracyjnych. Proszę Państwa, jedno ze zdjęć Oskara Schindlera. Oskar Schindler był w Krakowie aż do października 1944 roku, od 1939 roku, od jesieni. Wiele lat. Uratował 1500 mieszkańców naszego miasta. 1500 mieszkańców. Można powiedzieć, pod okiem namiestnika Hitlera na generalne gubernatorstwo, czyli Hansa Franka. Można powiedzieć, w jaskini lwa. Ratował 1000 ludzi, ratował dzień w dzień, dokarmiał, dbał o ich bliskich. Jak wiedział, że ktoś z jego pracowników przekazał do ukrycia dziecko w wiejskiej chacie pod Krakowem, to wysyłał tam garki albo pieniądze na utrzymanie tego dziecka. Dokarmiał, interesował się, sprowadzał z Płaszowa, gdzie tyle ludzi umierało, schorowanych rodziców swoich pracowników. Kiedy jedna z jego polskich pracownic urodziła dziecko, to wysyłał mleko dla tego dziecka, jak ona była w pracy. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym opowiadać dziesiątki historii, których dowiedziałem się, śledząc losy Schindlerowców, o przyzwoitym Niemcu. To jest bardzo ważne, żebyście z wszystkiego, co dzisiaj będę mówić, zapamiętali jedną prawdę. Przyzwoitość, szlachetność nie ma narodowości. W każdym narodzie są przyzwoici ludzie i, przepraszam, kanalie. I musicie sobie z tego zdawać sprawę. Nie wolno uogólniać, bo zawsze uogólniając, mówiąc, nie wiem, Szwedzi, Słowacy, Polacy, Żydzi, zawsze kogoś ranimy. Tego nie wolno robić. Najważniejsze, jak mówi mój szef, profesor Aleksandrowicz, była o tym mowa, nieważne Polak, Niemiec czy Żyd. Ważne, żeby był przyzwoitym człowiekiem. Bądźmy ponad uzależnienie naszej oceny człowieka od rasy, religii, pozycji społecznej, narodowości. To jest ważne przesłanie na dzisiaj. Nie chciałbym, abyście myśleli, że my wracamy do tych czasów tragicznych, do tylu lat. Niektórzy mówią, po co grzebać się w tej przeszłości. To było takie tragiczne, lepiej o tym zapomnieć. Ale to jest lekcja na dzisiaj i lekcja dla przyszłości. Być przyzwoitym człowiekiem. Wyciągać rękę do potrzebującego. Irena Sendlerowa, o której pewno wiecie, nauczyła się od swojego ojca, lekarza. Jeżeli widzisz człowieka w potrzebie, nigdy nie zamknij oczu. Wyciągnij rękę, aby mu pomóc. Oskar Schindler pomagał, ratował dzień w dzień przez długie 4,5 roku mieszkańców Krakowa. I w większości wszystkich uratował. Jak wiecie, w obozach koncentracyjnych ginęło 30, 40, 50, 70% uwięzionych. To zdjęcie pokazuje, jak po wojnie przyjeżdżał na lotnisko Ben-Guriona pod Tel Awiwem, to uratowani krakowianie, popatrzcie, witali go w ten sposób. Widzimy grupę krakowian, to jest Moshe Bejski, krakowianin, prawnik, który był z nim w obu obozach i na Lipowej, i później w Brynic na Morawach, o którym słyszeliście dzisiaj rano, w fabryce. I który
fałszował pieczątki robione z opony samochodowej, gdzie było napisane NSDAP i przez to można było dostarczać żywność. Później był sędzią Sądu Najwyższego w Izraelu, przewodniczącym komitetu Yad Vashem i Oskar Schindler był jednym z pierwszych, który został uhonorowany tym wspaniałym. Wilek Nachhauser, dobrze go poznałem. Józio Bał, przepraszam, że mówię w ten sposób, ale to ci ludzie stali się moimi przyjaciółmi. Rozmawiałem z nimi co tydzień, póki żyli. Większość z nich odeszła. To jest grupa krakowian. Oni są, byli, niektórzy jeszcze są, ambasadorami Krakowa i polskości. Dzięki komu? Dzięki Schindlerowi. Ja Schindlera już osobiście nie poznałem. Umarł w 1974 roku. Ja się zacząłem tym zajmować na początku lat 90. Ale dzięki niemu poznałem wielu wspaniałych ludzi. Między innymi tu dzisiaj obecną Niusię Chorowicz-Karakulską, którą się przyjaźnię do dzisiaj. Proszę Państwa, pamięć o ludziach, i to jest kolejna lekcja, którą chciałbym, żebyście wzięli stąd. Jak mówił też mój szef, profesor Aleksandrowicz, najważniejszą cechą przyzwoitego człowieka jest pamiętać, co komu zawdzięczamy i podkreślać to całe życie. Nie mówić, ja to wszystko sam załatwiłem, ja to odkryłem, ja to sam napisałem. Nie pamiętać. My to robimy w pracach naukowych. Ktokolwiek mi pomógł jeszcze w trudnych czasach, latach 80., 90., kiedy zaczynałem karierę akademicką, to zawsze podkreślałem, kto mi przesłał odczynnik, ktoś mi ułatwił, kto mi, mój szef podsunął mi temat. Pamiętać, co się komu zawdzięcza. Słyszeliśmy dzisiaj, nie będę miał nazwisk, waszych wspaniałych nauczycieli. Pamiętajcie od nich zawsze. W okresie świąt odwiedzajcie ich, bo wszystko zawdzięczamy oczywiście rodzicom, ale w jakim sensie jest to obowiązek dbać o nas. Natomiast nauczyciele robią to z powodu swojej pasji, przekazywania wiedzy, sztuki życia i im zawdzięczamy czasem jeszcze więcej niż rodzicom. I pamiętajcie o tym. Ja zawsze staram się pamiętać o recenzentach moich prac, mojego doktoratu, mojej habilitacji. Odwiedzam ich czasem, ale na pewno zadzwonię dwa razy w roku. Róbcie to, to jest kolejne przesłanie. I otóż Schindlerowcy, ci uratowani przez Oskara Schindlera, chodzą na jego grób, który jest na cmentarzu w Jerozolimie, na cmentarzu franciszkańskim, a więc chrześcijańskim. Pamiętają o nim, nazywają jego imieniem ulicę na całym świecie. Proszę Państwa, to zdjęcie jest zrobione w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Jeden z przez niego uratowanych, Abraham Zuckerman, stał się znanym deweloperem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w New Jersey, zakładał nowe osiedla i każdemu nowemu, jak zbudował to osiedle, główną ulicę nazywał ulicą Oskara Schindlera. Amerykanie nie wiedzieli, kto był Oskar Schindler. Wiedzą, kto to jest. Jefferson, Aleja Waszyngtona, ale jakiś Oskar Schindler. Potem się dowiedzieli, że Oskar Schindler był Niemcem, niewiadomego autoramentu. Różne rzeczy mu przypisywano. Ponieważ musiał upijać z SS-manów, no to powiedziano, że on był alkoholik i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak w 1993 roku Spielberg zrobił słynną listę Schindlera, to taki przyzwoity człowiek. I wtedy wszyscy znajomi z tej ulicy Schindlera, czy możemy cię odwiedzić na tej ulicy takiego szlachetnego człowieka Oskara Schindlera i byli dumni, że mieszkają na tej ulicy. Popatrzcie, na jednej z ulic napisano Schindler Way, to tribute to Oskar Schindler. Benefactor of mankind, benefactor of mankind, czyli dobroczyńca ludzkości. Pomyślcie, ktoś w dalekiej Ameryce, wdzięczny po tylu latach, że mu Oskar Schindler tutaj uratował życie, funduje tego typu napis. Dobroczyńca ludzkości. Oskar Schindler dawno już nie żyje, więc to jest taka wdzięczność bezinteresowna zupełnie. A jednak oni to robią. Jeżeli się czegoś nauczyłem od Schindlerowców i tutaj siedzącej Niusi, to właśnie pamięć, wdzięczność, powtarzanie. Tak, ktoś w czarnym okresie zagłady, pogardy podał mi rękę. Nie musiał tego robić. Sam się narażał. 3 razy był aresztowany przez Gestapo. Ale pomógł 1000 ludziom. Tu w Jaskini Lwa, w Krakowie.
Proszę Państwa, wydaliśmy taką monografię o Schindlerowcach. Tutaj widzicie dwoje nadal żyjących Schindlerowców w Berszewie na pustyni w Izraelu, Nahum Manor i jego żona Genia. Mają 97 i 95 lat. Tutaj widzicie Niusię Chorobicz-Karakulską. Nie będę mówił, ile ma lat, bo o kobietach się nie mówi w ich obecności, o wieku. A to jest przyjaciółka Niusi, Stella Miller-Madej, którą miałem zaszczyt również znać, opiekować się, dopóki nie odeszła. To były dwie krakowianki, które często odwiedzałem w Krakowie, u nich tutaj w domu. Poldek Pfefferberg i jego żona, oni byli konsultantami filmu Spielberga i skłonili Toma Kennelly, aby napisał książkę Arka Schindlera. W Ameryce wydano jako Lista Schindlera. A więc kolejny element wdzięczności, pamięci, on uratowany, będący w Ameryce, w Beverly Hills, w Hollywood. Poldek Pfefferberg namawia przez 30 lat swoich znanych klientów w sklepie z torebkami ze skóry krokodyle, a tam w Hollywood bywali aktorzy, reżyserowie, ich żony oczywiście. I on wszystkich namawiał, zróbcie film o Schindlerze. Schindlerze w jakiejś Polsce, w Krakowie, kogoś ratował, przecież był Niemiec, po co to robić? Ale on był silnym mężczyzną, przed wojną wykładał, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, również w Akademii Wychowania Fizycznego, był bardzo wysportowany, duży mężczyzna, skłonił w końcu australijskiego pisarza, który przechodził w Beverly Hills i chciał kupić torebkę, czy może teczkę, i Oskar Schindler zapytał, jaki by pana jest zawód? No bo chciał dobrać tą teczkę do niego. I am a writer. Are you a writer? I've got a story for you. Ja mam historię dla pana. Wciągnął go na zaplecze i zmusił po 30 latach nieskutecznych starań, żeby powstała książka Arka Schindlera, a potem słynny film Spielberga 10 lat później. Państwo, o każdej z tych postaci mógłbym państwu bardzo dużo opowiedzieć. A to jest brat Niusi, Ryszard Chorobic, mieszkający w Ameryce. Proszę państwa, cała historia plejada tych ludzi. Mogę powiedzieć, że niezależnie od medycyny, przeszczepów szpików, hematologii i tak dalej, miałem to szczęście, że poznałem tych ludzi, których jakby wspólnym mianownikiem była wdzięczna pamięć. Tą wdzięczną pamięć chcę wam przekazać wobec waszych nauczycieli, którzy tu was przywiedli. Nie każdy, bo nawet w szkole, panie rektorze krakowskiej, ma takich nauczycieli, żeby starego Sącza przywieźć, nie wiem ilu was jest, sto kilkadziesiąt, w ten deszczowy dzień. Macie wspaniałych nauczycieli, pamiętajcie o tym. I to jest to przesłanie. Ci wszyscy ludzie, ile razy ich spotykałem, to mówili, a Oskar Schindler, jak coś im się uda, chyba nadal nad nami czuwa, bo coś im się udało. Proszę państwa, byliście w tej fabryce Oskara Schindlera, ja już kończę i przechodzimy do rodziny Niusi Chorobic-Karakulskiej. Proszę państwa, to była rodzina Rosnerów, muzyków znanych w Krakowie i tu widzimy Leopolda Rosnera grającego na akordeonie, krakowska orkiestra salonowa. Widzimy kolejnych braci Rosnerów. Henryk Rosner grający na skrzypłach ze swoją żoną Manci. I widzimy Wilka, który, proszę państwa, grał na trąbce i w Płaszowie musiał grać na apel czy na pobudkę. Proszę państwa, i tu jest właśnie dwie, jak mówiłem czasem, gracje z Krakowa. Stella Miller-Madej, niestety już się nie żyjąca, i Niusia Chorobic-Karakulska na jednej z wystaw, które robiliśmy w Krakowie. A to, proszę państwa, rodzina Chorowiców, dziadkowie, rodzice, Regina i mąż i Niusia, którą tutaj widzicie, Dolek Chorowic i Ryszard Chorowic. Państwa, cała rodzina uratowana przez Oskara Schindlera. Z rodziny Chorowiców i Rosnerów udało się mu uratować 14 osób. To jest absolutny fenomen. Dlaczego? Był wrażliwy na muzykę. Odwiedzając willi Amona Goethe'a, bo musiał to robić dla celów obrony
swoich pracowników też, obiecał braciom Rosnerom, zrobię wszystko, żeby was uratować. A większość tych ludzi, którzy tam pracowało, w końcu była rozstrzeliwana. I Oskar Schindler dotrzymał słowa. Mama Niusi, Regina, ojciec. I tutaj już po wojnie dwie gracje, Stella Miller i Niusia Chorowiec. A to jest Niusia i jej tutaj, żeśmy zrobili spotkanie w Krakowie, w Stradomskim Centrum Dialogu. Genia Wolfeiler-Manor, mieszkająca do dzisiaj w Berszewie, w Izraelu. Wczoraj z nią rozmawiałem, mówiłem, że będę o niej mówił w zacnej, wspaniałej auli Collegium Novum. Prosiła, żeby was wszystkich pozdrowić. To jest nasza wielka przyjaciółka Genia Manor z Berszewy. I tutaj, jak przyjeżdżała z Izraela do Polski, robiliśmy spotkania. To było w synagodze Kupa, Niusia, Stella i Genia. Proszę państwa, wielkie spotkanie w Pałacu Sztuki na tle wystawy Społeczność Żydowska Przedwojennego Krakowa. I tutaj widzimy Oleg Allerhand, stomatolog. Tutaj w tej sali miał odnowienie swojego doktoratu. Niestety już nie żyje. I pozostali mieszkający w Izraelu nasi przyjaciele, Marcel Goldman, Niusia Łuszczanowska, Stella Miller i Genia, i Niusia Chorowiec. No i takie spotkania, często po latach, proszę państwa, czasem oni się spotykają po 40 latach. Jedno mieszka w Polsce, druga osoba mieszka w Izraelu. I kończąc, chcę pokazać spotkanie w Radzie Miasta w 65. rocznicę tragicznej likwidacji krakowskiego getta w 1943 roku. Znacie te daty pewnie w marcu. I władze miasta zorganizowały specjalną sesję poświęconą i przyjechało kilkudziesięciu byłych mieszkańców Krakowa. I widzimy tutaj Edwarda Mosberga, mieszkającego do dziś w Stanach Zjednoczonych. A tutaj jest oczywiście kardynał Macharski, wielki przyjaciel. Zawsze tu siadał w miejscu, gdzie pan rektor siedzi. No, wielu tych osób już nie ma. Lili Stern-Polman, też krakowianka, niestety umarła tydzień temu. W czwartek będzie pogrzeb. Proszę państwa, to jest takie wprowadzenie do tematu. Miałem dwa cele. Raz od razu na początku przekazać państwu wzruszenie, bo ja się zawsze wzruszam, jak jestem w tej sali, więc przekazuję to wam, żebyście to zapamiętali. Abyście zapamiętali przesłanie o wdzięczności i pamięci wobec swoich dobroczyńców. I element kolejny, bo potem mogę nie mieć czasu. Mianowicie mówimy o sprawiedliwych, a więc sprawiedliwych wśród narodów świata, a więc tych, którzy z narażeniem życia w czasach pogardy pomagali ludziom zagrożonym. Możecie powiedzieć, co to ma wspólnego z wami? To ma wspólne z wami, bo wy możecie być sprawiedliwymi czasów pokoju. Możecie podać rękę komuś potrzebującemu, odwiedzić sąsiadkę, której zrobić jej zakupy, zabrać na spacer starszą osobę. Możecie też być współczesnymi sprawiedliwymi. Tak jak sprawiedliwym był Oskar Schindler. I tak jak Schindlerowcy, o nim do dziś pamiętają. Ile razy spotykam, odwiedzam państwa Karakulskich, to zawsze, prawda, Niusiu, ten temat gdzieś przechodzi do Oskara Schindlera. I to jest bardzo piękne. Pamięć ludziom, którzy nam wyszli naprzeciw. I w tym jest szlachetność człowieka, że pamięta, że podkreśla to, że jest tylko częścią dobrodziejstwa innych ludzi. Moich nauczycieli, profesora Aleksandrowicza Blicharskiego, kolejnych rektorów, rektor Ziejka tyle razy naszą klinikę odwiedzał. Tym samym pomagał moim pacjentom, bo rozumiał, przychodził na spotkania chorych po przeszczepie szpiku. Ja, panie rektorze, jestem dumny, że jestem profesorem tego uniwersytetu, dlatego że z nim wiąże się nie tylko wielkość polskiej nauki, zaczynając od Kopernika, ale mamy wszyscy świadomość i wam tego życzę,
żebyście czerpali z tej tradycji, tej historii bardzo pięknej, budującej i abyście byli wielcy tą spuścizną, którą możecie z tego uniwersytetu przejmować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozumiem, że zapraszam teraz ostatnią w Polsce na pewno osobę autentycznego świadka historii, panią Niusię Chorowicz-Karakulską, aby zechciała ko mnie usiąść i wiem, że koledzy, bo tak do was mówię jak do studentów, spreparowaliście czy zaproponowaliście pewne pytania, które w waszym imieniu przekażę pani Niusi i pani Niusia wspólnie ze mną lub sama na te pytania odpowie, abyście mieli świadomość, że dzięki uniwersytetowi, dzięki panu rektorowi i tej całej historii, którą jesteście częścią, zapamiętacie na zawsze. Spotkaliście taką wspaniałą osobę, która jest świadkiem historii, oddaje tej historii swoje całe życie, swoje zdrowie, bo to też nie jest łatwe pamiętać o trudnych czasach. Ja zawsze się troszkę o to boję, czy nie wykorzystujemy za bardzo. Ale budujemy coś, co ma, mam głębokie przekonanie, ma sens, jest potrzebne, wszystkich nas wzbogaca, mnie też. Ja dzięki takim ludziom jak pani Niusia czuję się emocjonalnie i intelektualnie bogatszy. A wszyscy powinniśmy dążyć do wzbogacenia intelektualnego, czego wam bardzo życzę. Niusiu, siadamy. Chciałam wszystkich państwa serdecznie powitać. Jestem głęboko wzruszona przemówieniem pana profesora i obecnością was wszystkich tutaj. Przyjechaliście z daleka, czy z bliska, ale to... Ten kontakt jest sporadyczny, rzadko bywacie państwo w Krakowie. Przyjechaliście specjalnie po to, żeby pooglądać Lipową, pooglądać Kraków, pooglądać mnie żywą. Często się tak zdarza, że ktoś ma pewne wątpliwości, czy ja jestem autentyczna, więc mnie musi pomacać, czy ja nie jestem przypadkiem ze styropianu, ale nie. Jeżeli państwo chcecie coś wiedzieć na mój temat, to bardzo uprzejmie proszę. Nie wiem, co was interesuje, ale sądzę, że interesuje was wszystkich to, co ja jako niespełna 7-letnia dziewczynka przeżyłam. Ja mam te pytania, więc może będę je czytał, tak? Pierwsze pytanie jest... Jakie wspomnienia z czasów getta zachowali w pamięci pani najbliżsi? Czy pani pamięta ten czas? Nie za bardzo. Jak mam być szczera, to nie za bardzo. Ja nie byłam świadoma, byłam za mała na to, żeby notować w moim ptasim umyśle pewne wydarzenia, które miały miejsce. Byłam wystraszona, widziałam dorosłych ludzi, rodziców, rodzinę, która była przerażona, przyjęta do żywego. Wszyscy się częściej bali. Pani Niusia miała wtedy 7 lat. Niecałe. 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 Urodziła się w 32 roku, a mówimy o 39. Tak. Mój brat jest ode mnie młodszy o 7 lat. Między nami jest 7 lat różnicy. Brat się urodził w maju, w 39 roku, tuż przed wojną, a ja się urodziłam w 32. Pytanie kolejne. Będę czytał niektóre przynajmniej. Jak Niemiec Oskar Schindler traktował swoich pracowników, dorosłych i dzieci? No, z dziećmi to on za wiele kontaktów nie miał, ale dorosłych traktował nieprawdopodobnie przyjaźnie. W jakim sensie? W takim sensie, że na przykład przychodząc do hali fabrycznej, pięknie ubrany, pachnący, wytworny, elegancki, wysoki, przystojny pan, zapalał jakiegoś angielskiego lub amerykańskiego papierosa, zaciągnął się raz, dwa razy i w sposób ewidentny rzucał za siebie tego papierosa. I to było coś nieprawdopodobnego, bo on sobie zdawał sprawę, że tam jest bardzo dużo nałogowców, że tak powiem, palaczy, którzy pół życia by oddali za to, żeby... Uzależnieni byli. Uzależnieni.
Mnie pierwszego papierosa w jaki sposób dała moja mama, zaraz Państwu opowiem, ale wtedy jeszcze nie myślałam o tym, jak byłam u Schindlera. Rzucał tego papierosa, naturalnie wszedł dali, a osoba zainteresowana schylała się, podnosiła się i była szczęśliwa, tak jakby znalazła worek z dolarami albo z brylantami. Takie miała odczucia, że może się zaciągnąć wspaniałym zagranicznym papierosem. Było to coś niezwykłego. Takie rzeczy ja obserwowałam, bo widziałam, o co chodzi. A jakieś sprawy inne, o których mówili dorośli, niestety jeszcze do mnie tak dalece nie docierały. Docierały bardzo sukcesywnie, po czasie, niejednokrotnie. Ale byłam cały czas bojąca się, drżąca, głodna, zawszona, brudna. Przede wszystkim głód nas zabijał, głód ogromny w obozach i w getcie to samo. Nie było co jeść, nie było, można sobie nic kupić, nie było za co kupić. Nikt niczego nie donosił, nie przynosił. Jakieś takie rzeczy, czy jak pomarańcza, czy banan, jakieś. To było w ogóle nie do pomyślenia, że coś takiego istnieje i z czegoś takiego można skorzystać. Nawet mówiono, że wszystko można znieść, jak nie jest się głodnym. Tak. Że głód był najbardziej dojmującym. Głód i wszy. I wszy. Nie było się jak umyć. Na przykład w Płaszowie podawano nam taką, dawano nam w kotłach, w wiadrach taką kawę, że w tej kawie można było ręce umyć i ewentualnie zamoczyć oczy, umyć twarz. Ta kawa miała smak wszystkiego, ale nie kawy. Ludzie głodowali straszliwie, jak podawali obiad z kotłów takich brudnych, zardzewiałych. To tam był litr wody, cztery krupy. Były takie piosenki, litra wody, cztery krupy, taki obiad jest do D. Ludzie całkiem po prostu marzyli o tym w snach, na jawie, żeby móc coś zjeść, czegoś się napić, coś skosztować dobrego. To ci, co nie pracowali, mieli głowy zajęte pracą i bali się, że żeby Niemiec nie podszedł i nie szczelił w ramię, nie uderzył, to ci ludzie myśleli o tym, co jest bieżące, to znaczy głód, smród i ubóstwo. I rodzina, która nie wiadomo, czy dożyje jutrzejszego dnia. Jest pytanie o osobowość Oskara Schindlera. Czy Oskar Schindler zachowywał się jak inni hitlerowcy, to znaczy krzyczał, bił, nigdy kopał? Nie jak swoje relacje, swoje pamięci z pamięci twoich najbliższych opisywano Oskara Schindlera? Bardzo pozytywnie. Nikt nie narzekał, on nigdy na nikogo głosu nie podniósł. On jak podszedł do szlifierki, przy której ja pracowałam, robiłam tak zwane buksy. Była to szlifierka, z której się lała woda. Woda z oliwą tworzyła takie mleczko. I ja te buksy czyściłam, tam pracowałam. To się nazywała praca. No. Robiłam dobrą minę do złej gry. I on podchodził i podszedł do mnie i zobaczył, że ja prawą i lewą rękę ledwo trzymam tą buksę, bo tutaj miałam czyraki na jednej ręce, trzy czy cztery. Tu miałam też czyraki. Przez tą wodę z oliwą, która tworzyła to mleczko, jak mówiłam przed chwilą. I on podszedł, pogłaskał mnie i powiedział, wziął mnie za rękę, tak mnie wziął za rękę i mówi, chodź, kam. Ja poszłam i przestałam to robić. Przynajmniej na chwilę, żeby te ręce moje dłonie odpoczęły. On był niezwykle wzruszającym człowiekiem. On widział, że ktoś cierpi i on się bał, że ktoś go może zadenuncjować, bo było pełno różnych wartowników, którzy widzieli, jak on się zachowuje. Nadzorców niemieckich. Nadzorców, tak, którzy bardziej nadzorowali jego zachowanie w stosunku do ludzi pracujących niż na tych ludzi, którzy drżącymi rękami robili to, co im kazano robić. No, był, trudno powiedzieć, uprzejmy, ale był tolerancyjny, był łaskawy, był normalnym człowiekiem. Nie był inny niż wszyscy inni Niemcy. Absolutnie inny. W przeciwieństwie do Amona Goetha, który komendanta Płaszowa. Komendanta obozu w Płaszowie, który stał do połowy nagi, z gołą piersią na wierzchu, w spodniach tylko i trzymał na ramieniu karabin.
I stał na tym balkonie w Płaszowie. Ja w tym Płaszowie byłam parę tygodni temu z taką ekipą filmową. Jak zobaczyłam ten balkon, to się nogi pode mną zaczęsły. Ja go widziałam jak żywego. On stał na tym balkonie i tylko tak łypał ślipiami w lewo, w prawo. Czy ktoś się schyla? Czy ktoś nie słabnie? Czy komuś się w głowie nie kręci? Jakby widział, jak ja tutaj wchodziłam na tę scenę, czy nogi pode mną uginały, bo w tej chwili mam zaatakowane lędźwie, to on by mnie natychmiast grzmotnął tym karabinem. On patrzył tymi małymi oczkami z tą grubą gębą i szyją, z tą dużą piersią niczym kobieta. Ktoś za słabo pracuje albo się leni, nie daj Boże, natychmiast go rozstrzeliwa. Z ramienia, zresztą będzie film nakręcony, niebawem będzie w telewizji, bo zabrała mnie ekipa z TVN-u. Ściągał ten karabin z ramienia i dosłownie w ułamku sekundy ten człowiek, który się ośmielił pochylić, czy zawiązać, nie zawiązać, poprawić sobie coś, czy coś go zabolało, żołądek i schylił się, to natychmiast został okropnięty, zaszczelony i leżał jak... I pamiętasz dobrze Mietka Pempera, który pracował w biurze Amona Goethe'a i opisuje taką sytuację. Amon Goethe mu coś dyktuje, znał świetnie Mietek Pemper niemiecki. I Amon Goethe podchodzi do okna i widzi dwóch Żydów pilnujących tam ubrań. Bierze karabin, strzela do nich dwóch, zabija ich i z powrotem wraca do osoby, której coś dyktował. No to na czym żeśmy stanęli? Czyli zabicie człowieka było więcej niż zabicie, przepraszam, muchy. Ale nie mówmy o Amonie Goethe, bo to już no, pokazujemy dla kontrastu z Oskarem Schindlerem. Pytanie jest takie, w jaki sposób, bo może trzeba też dodać, że koniec obozu w Płaszowie w październiku 1944 roku wygląda w ten sposób, że 15 października 1944 700 mężczyzn zostało wywiezionych z tak zwanej listy Schindlera poprzez obóz Grozrozen, bardzo okrutny obóz, do Brynic na Morawach, gdzie Oskar Schindler założył swoją fabrykę, aby ratować tych krakowskich swoich pracowników. Ale tydzień później, 21 października 1944, 300 kobiet, w tym Niusia i jej mama, kobiet, zostało wwiezione do Auschwitz. I pytanie jest takie, w jaki sposób Oskar Schindler wyciągnął 300 kobiet, swoich pracowników, mówiąc, że to są niezbędni pracownicy do jego fabryki nabojów, czyli dla wysiłku zbrojnego III Rzeszy. To wtedy był dobry argument. W jaki sposób on to zrobił? Dodatkowo była to imienna lista po imieniu i nazwisku. Niemcy pozbawiali ludzi imienia i nazwiska. Ludzie mieli tylko numery. Albo szli od razu do gazu. Tak jest. To były dwie możliwości. Przepraszam. Ja byłam w takiej saunie. Stało niecałe 300 kobiet, bo parę kobiet zmarło w wagonie tym świńskim, w którym jechaliśmy przez kilkanaście dni do Oświęcimia. Więc tych kobiet nie było pełne 300, to mogło być 200-220. Bardzo dużo osób schodziło, nie wytrzymywały tego, były starsze osoby, które umierały. Przepraszam. Ja to cały czas mam przed oczami, to jest silniejsze ode mnie. Ja już to tyle razy mówiłam i za każdym razem przychodzi taki moment mojego jakiegoś wewnętrznego hamulca, kiedy mi ucieka wątek, bo ja często o tym śnię, o tym mówię, o tym czytam, oglądam niepotrzebnie. I sama mój brat oświadczył, że ja uprawiam masochizm. Ja nie powinnam do tego wracać. Zresztą tak było po wojnie, że się w ogóle na ten temat nie rozmawiało. Ale tylko wróćmy do tego momentu no, dla was szczęśliwego, że nagle po 3 tygodniach pobytu w Auschwitz z widokiem na dymy krematoriów, tak, nagle zostajecie wywołane i wywiezione w kierunku na Morawy. Czy pamiętasz taki moment, że będziecie wyjeżdżać? Pamiętam. Ulga była? Pamiętam, dlatego że tak, najpierw jadąc do Auschwitz przez szparę w pociągu, przez od takiego sęk. Bydlęcych wagonów, tak, między deskami. Ja zobaczyłam, że stoi mój ojciec, mój brat, mój wujek i jego syn i jeszcze jeden pan z synem.
trzech panów zobaczyłam i trzech małych chłopców. To byli mężczyźni, którzy tydzień wtedy, wcześniej pojechali do Brynic, ale lokalny gestapowiec powiedział, że on tu nie potrzebuje dzieci, wysłał ich do Auschwitz. I tam, że się spotkali, wyjeżdżając, a oni przyjechali. No więc jak przyjechaliśmy do Brynic, to tam ich nie było jeszcze. A jak was przyjął w Brynic Oskar Schindler? No, przede wszystkim nakarmił nas, pozwolił nam się w coś ubrać. Wyciągali z jakichś worków jakieś ciuchy, jakieś szmaty. Myśmy przecież bez względu na porę roku chodzili w pasiakach, ogoleni. I w samym Oświęcimiu, w saunie, wtedy kiedy były te selekcje, kiedy kobiety stały gołe i czekały na palec, ty wychodzisz. I to był widok nieprawdopodobny, jak te gołe kobiety, młode, stare, w ciąży, z brzuszkiem, z małymi piersiami, z dużymi piersiami, z okresem. To było coś niesamowitego. Przyszedł moment taki, kiedy to był sam początek, kiedy było zalecone, że wszyscy ludzie muszą być wytatuowani, będący w saunie. I przyszedł taki facet z tą igiełką, zaczął. I w pewnym momencie, jak doszedł do mnie, jeszcze zanim do mnie doszedł, to ktoś przyszedł i zarządził, żeby on przestał tatuować te kobiety, bo to są właśnie kobiety Schindlera, że one nie muszą mieć żadnego tatuażu. A te mniejsze osoby, to ta pani, wskazując, ta dziewczynka, ona ma wąską rękę, to ona się przyda do fabryki, dlatego Schindler chce, żeby ona jechała do Brynic. Bo to było jego zalecenie. Ja podejrzewam, że on musiał przekupywać tych Niemców. On miał dużo pieniędzy. Był to jedyny transport 300 kobiet, prawie 300, które zostało wywiezione z otchłani śmierci, trzeba to powiedzieć. Prawie po trzech tygodniach do Brynic. A powiem Państwu jeszcze historię, którą gdzieś opisaliśmy. Jedna z młodych dziewcząt, Rena Wolfheimer-Birnhack, była bardzo chora z czrakami po tych trzech tygodniach w Auschwitz i przyjechały do Brynic. Leżała na dnie, na podłodze tego bydlęcego wagonu. Oskar Schindler otworzył te drzwi, zobaczył tę dziewczynkę, jak Rena mówi, i nie brzydził się, wziął ją na ręce, powiedział: już się nic nie bój, będę cię dokarmiał, będę ci zawsze pomagał. Tak jest. Taki był Oskar Schindler. Tak, i później, jak Rena stała przy fabrycznej maszynie, jak żaden z nadzorców niemieckich nie widział, to Oskar Schindler wzrokiem pokazywał swoją kieszeń, gdzie jego żona Emilia mu dawała kanapkę. Jak nikt nie widział, to Rena wyciągała tą kanapkę i po cichu jadła. Taki był Oskar Schindler. Taki był. Proszę Państwa, mówimy Wam te historie, bo one są raz autentyczne, dwa pokazuje, że w każdych okolicznościach, każdy z Was może być człowiekiem. Człowiek to brzmi dumnie, czasem mówimy, ale właśnie człowiek brzmi dumnie, który czasem nawet z narażeniem życia, czy narażając się na różne reperkusje negatywne, dostrzega potrzebę wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi. I to jest lekcja, którą wszyscy się uczymy. Pytanie jest kolejne. Jakie były powojenne losy pani i pani rodziny? Czy chciałabyś coś o tym powiedzieć? No, po wojnie właściwie było ciche, głuche milczenie, polegające na tym, że myśmy zamieszkali w wynajętym przez mojego tatusia mieszkaniu jakiegoś znajomego. Zamieszkaliśmy, najpierw wszyscy spotkaliśmy się na Ditla, przy ulicy Ditlowskiej, tam był kołchoz, tam było parę rodzin w dwóch pokojach, mieszkały 4 czy 5 rodzin, tam żeśmy się wszyscy zgromadzili. A potem każdy sobie usiłował znaleźć dla siebie jakieś lokum, żeby móc żyć w miarę normalnie. Więc myśmy zamieszkali przy ulicy Zditla, przenieśliśmy się do rynku głównego i tam mieszkaliśmy dość długo, do momentu, kiedy moi rodzice zrezygnowali z tego mieszkania i wyjechali.
ale to już był czas grubo powojenny. Myśmy z moim mężem zamieszkali przy ulicy w wynajętym, zamienionym mieszkaniu z panią, która się przyniosła do rynku. Bo tam było duże mieszkanie, duży był metraż i tam ona zajęła jeden pokój, a wreszcie tego mieszkania mieszkali rodzice z moim bratem. Pytanie kolejne jest, czy utrzymywała pani kontakty z innymi osobami z listy Schindlera? Jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt, i to właściwie dość luźny, ponieważ przede wszystkim ja jak wyszłam z obozu, to ja byłam kompletną analfabetką. Mając 15 lat, ja nie umiałam czytać, pisać, liczyć. W ogóle... Kiedy miała 7, niecałe 7 lat, wybuchła wojna. Miałam pójść do pierwszej klasy. Więc brałam lekcje prywatne. Rodzice wydawali ciężkie pieniądze, żeby mnie jakoś wyprowadzić z tego nieuctwa, z tego marazmu mojego życiowego. Jak zrobiłam tak zwaną UJ-ki, małą maturę, bo robiłam po 2-3 klasy w ciągu jednego roku. Taka była zdolna. Taka byłam zdolna. Proszę, proszę. Weź ty sobie. Zrobiłam UJ-ki, małą maturę, więc zachciało mi się pójść do szkoły baletowej, ponieważ pochodziłam z bardzo muzykalnej rodziny, więc chciałam pójść do szkoły baletowej, a ważyłam 26 kg, a moja mamusia ważyła 38. Jak się czegokolwiek złapałam, to ćwiczyłam, nie jadłam, tylko ćwiczyłam. I rodzice powiedzieli, dość, będzie. Nie będziesz chodziła do żadnej szkoły baletowej, bo jesteś na to za słaba, za chuda, za bardzo wycieńczona. Wobec powyższego poszłam, pracowałam w centrali odzieżowej, bardzo krótko. Potem mi się zachciało innego, pisałam na maszynie. Jak nauczyłam się czytać, pisać, pisałam na maszynie na akord. Potem chcieliśmy z mężem wyjechać, a jeszcze do męża było jeszcze troszkę, ale potem poszłam do szkoły kosmetycznej, na kursy kosmetyczne. Chodziłam na te kursy przez rok szkolny, po czym po zakończeniu, ukończeniu tego kursu chciałam się dostać na praktykę. Poszłam do znajomej mojej mamusi, ta pani powiedziała, że nie może mnie na praktykę przyjąć, że dopiero za parę miesięcy, bo mam tam jakieś problemy. No i nie przyjęła mnie naturalnie, poszłam gdzieś indziej na praktykę. Od 54 roku pracowałam w WIT-ie. Jestem jedyną chyba osobą, drugą, oprócz tego, że jestem z Schindlerowców i ostatnią żyjącą w Polsce osobą, to jestem chyba jedyną osobą, która przepracowała w zawodzie 56 lat. No, przebiłaś tym tak. Różnych naszych tak, wspólnych tak, znajomych. Tak. Ja tylko 50 lat pracowałem w medycynie przy Kopernika 17 i też nie zmieniłem tego adresu przez ale tyle ja lat. Ale ja jestem starsza od ciebie o dwa lata. O dwa lata. Proszę państwa, pytanie jest takie, jakie było spotkanie ze Stevenem Spielbergiem? Ze Stevenem Spielbergiem było przedziwne spotkanie, to znaczy... Mną się opiekował niejaki pan Franek Palowski. Był to redaktor telewizji krakowskiej, który prowadził Kronikę Krakowską. Nie wiem, jakim psim swędem on się zajął Spielbergiem grubo przed rozpoczęciem kręcenia filmów w Krakowie. On z nim był, najpierw miały być kręcone zdjęcia w Pradze. Praga nie odpowiadała Spielbergowi, więc przyjechał z nim właśnie ten pan redaktor do Krakowa. Do Krakowa Palowski. Palowski i pokazał mu Liban. Liban, nasz tutaj krakowski, który to Liban bardzo przypominał Płaszów. Bardzo przypominał Płaszów i tam zrobiono zdjęcia płaszowskie w Libanie. Tam postawiono baraki, tam była willa Amona Geta. I dużo zdjęć było kręconych. Kiedy właśnie spotkaliście się ze Spielbergiem? Ze Spielbergiem spotkaliśmy się pewnego razu, jak Spielberg się dowiedział, że jest taka osoba, która była u Schindlera. Wziął mnie Franek tramwajem do
pod Bagatele, przeszliśmy przez Szewską, weszliśmy do rynku głównego, gdzie stała cała masa motocykli z przyczepami i umundurowani w mundury niemieckie statyści. Jak ja to zobaczyłam, to go gwałtownie złapałam za rękę, szarpnęłam go za rękę i powiedziałam, ja tam dalej nie idę, mowy nie ma siły, żeby ja tam... Ja byłam tak zestresowana, że byłam odstrzelona, bo wiedziałam, że mam się spotkać z Spielbergiem. Mój mąż pojechał do Zakopanego, ponieważ był radiologiem i należało mu się parę dni oddechu od promieni, więc ja się... Zrobiłam sobie tapiry, ubrałam sobie piękną białą kurteczkę. Na bóstwo, na dzisiaj. Ubóstwo. Tak. I on mnie szarpnął za tą rękę i mówi, ty musisz tam pójść. Poszliśmy na róg krzyża w Krakowie, gdzie były kręcone zdjęcia, jak hitlerowiec, naturalnie aktor, obcina pejsy młodemu Żydowi. Jak ja to zobaczyłam, to... Przy nogi pode mną ugięły, ale stał Spielberg w bereciku i pan Palowski mnie przedstawia. Tą elegancką panią, taką odszczeloną, niczym gwiazda filmowa. Jak on mnie zobaczył, you are survivor? Ja mówię, yes, man. Jak on mnie złapał, to mało mnie nie zmiażdżył na jajecznicy. On się tak ucieszył, że on zobaczył żywą osobę, która została uratowana przez Oskara Schindlera, o którym on kręci film. Od tego czasu zaczęła się nasza przeogromna sympatia. I od tego czasu on mnie bez przerwy trzymał za rękę, bez przerwy mi zadawał pytania. Z tobą utrzymał kontakt, jednak jak byliśmy na uroczystości oświęcimskiej nie tak dawno, nie chyba tak 5 dawno. Lat temu, tak. I Spielberg też przyjechał na tą uroczystość, tak. Jak Niusia do niego podeszła, to nie musiała się przedstawiać, nie. I od razu ją to objął. On, ja już byłam białogłowa wtedy, tak. Nie byłam już tą dziewczyneczką małą. I on na mnie spojrzał i mówi, Niusia, jak ryknął na całą salę. Pamiętał nawet moje imię. No byłam tak wzruszona, poryczałam się, popłakałam się. No, wszyscy mi bili brawo, ale to trwała ta rozmowa krótka, bo on był tam prywatnie, wyświetlał swój taki krótki film, który zrobił i był z asystą. W każdym razie to było nasze ostatnie spotkanie w Oświęcimiu jakieś 4 lata, 5 lat temu. Kolejne pytanie dotyczy, już kończymy. Życie pani było wręcz niebywałe. Czy wzorem brata nie myślała pani o napisaniu autobiografii? Prosiło mnie o to bardzo dużo osób, ale ponieważ niejaki pan profesor Skodnicki napisał o mnie monografię na mój temat, więc ja sobie podarowałam to. Powiedziałam, ja pisać nie będę, ja mogę mówić, dopóki jeszcze moje szare komórki działają tako jako i dopóki nie mówię do mojego męża, proszę pana, więc dopóki jestem sprawna umysłowo, chociaż jestem wieloletnią osobą, dopóty będę, wolę mówić niż pisać. Jest parę osób, które się zamachowywuje na pisanie książki ode mnie. Wszystko jednym słowem przed nami, tak. A dla pana rektora już wręczymy tę drobną monografię. I może ostatnie pytanie. Jakie przesłanie dedykowałaby pani młodzieży i dorosłym ze swojego życia? Oby nigdy więcej nie doznała ta młodzież cudowna, nasza polska młodzież, która jest różna i miła, i sympatyczna, i zła, i niedobra, i zachłanna, i zazdrosna. Ale jakakolwiek ona by nie była, ta młodzież, oby ich nie spotkało to, co mnie spotkało było. 4,5 roku miałam zupełnie wyjęte z życiorysu. Ale te 4,5 lat do dzisiaj jest w tobie bardzo głęboko. To jest trauma, która mnie nie opuści do końca mojego życia i żebym się nie wiem jak bawiła, nie wiem w co ubrała, nie wiem ile pieniędzy miała, ile brylantów na sobie, za sobą, przed sobą, na głowie, pod głową, cokolwiek, gdybym mieszkała w pałacu, była na polach elizejskich. Trauma siedzi tu i na to nie ma mocnych.
Proszę Państwa, i ostatnie pytanie chyba pominę, bo ono dotyczy nas dwojga, w jakich okolicznościach poznała Pani profesora Aleksandra Skotnickiego, ale to już może nie będziemy tego temata, jak Ty mówisz, kontynuować, to jest najmniej istotne. Byliśmy sobie przeznaczeni i potrzebni. Ja pomogłam Tobie, a Ty pomogłeś mnie. Proszę Państwa, Panie Rektorze, myślę, że to spotkanie zostanie nie tylko w nas, którzy tutaj się starali jakoś Państwa zainteresować tematem, ale i dla Państwa pozostanie w pamięci z tymi przesłaniami, o których mówiliśmy, z wielkim podziękowaniem dla władz uczelni, pana rektora, że zechciał, ja myślałem, że tylko pan otworzy i pójdzie do swoich zajęć, a pan cały czas tu był, to było dla nas wielkim zaszczytem. Nawet pani redaktor naczelna, alma mater widzę jest, witam cię Rita, bardzo daleko, nie tych razy zauważyłem. Mogę tylko powiedzieć, że nie sądziłem, że władze uczelni udostępnią tę piękną salę tak młodym ludziom, dopiero zaczynającym życie, tylko pokazuje, jak bardzo nam zależy na takich młodych ludziach. Ja jestem dumny, że zechcieliście wysłuchać, jesteście podróży, wracacie do domu i cieszę się, że mogliśmy wspólnie z panem rektorem was tutaj i gościć i opowiedzieć o tym miejscu. Przeczytajcie o nim więcej, o naszych wspaniałych królach, bo jesteście jak królowie. Mój szef, profesor Blicharski, mówił do pielęgniarek i młodych lekarzy. Jesteście jak królowie i prezydenci, bo tylko oni mogą darować życie. My lekarze nie tyle darujemy życie, ale przywracamy życie, przywracamy zdrowie. Jeżeli ktoś z Państwa pójdzie na medycynę, to bardzo Wam polecam ten wydział lekarski na naszej uczelni. Ale nie trzeba być lekarzem, żeby innym pomagać. Bądźcie współczesnymi, sprawiedliwymi. Może niech to będzie komentarz do naszych dzisiejszych dywagacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nawiązując w roku szkolnym 2015 na 2016 współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu Przygoda z nauką w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, młodzież starosądyckiej SP1 stała się nieformalnie najmłodszą, ale bardzo zaangażowaną częścią społeczności akademickiej. Wspólnie z wykładowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorytetami w prestiżowym świecie nauki, odbyliśmy pasjonującą przygodę z nauką w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w rodzinnym mieście, Starym Sączu. Tradycją naszej starosądeckiej społeczności jest honorowanie wybitnych osobistości, zaangażowanych w pracę z młodym pokoleniem, Orderem Przyjaciela Młodzieży. Honorujemy tych, których osobowość, historia, życie, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie stanowią dla nas, młodego pokolenia, drogowskaz moralny i intelektualny. Dlatego dziś, Anno Domini 2021, dodam, że także w imieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu, pani Elżbiety Bodziony oraz burmistrza Starego Sącza, pana Jacka Lelka i naszych rodziców, honorujemy panią Bronisławę Chorowicz-Karakulską oraz pana profesora Aleksandra Skotnickiego. Order Przyjaciela Młodzieży pani Bronisławie Chorowicz-Karakulskiej wręczą koordynatorki projektu Przygoda z nauką w murach UJ, objętego honorowym patronem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Jadwiga Postawa oraz pani Renata Jasińska-Nowacka. Na szczęście nie musimy, zdaje się, pić.
właśnie. Cytryny. Nie, no coś. Order Przyjaciela Młodzieży panu profesorowi Aleksandrowi Skotnińskiemu wręczył pani Monika Jackowicz-Nowak, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Liliana Królikowska, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielka Starosądeckiej SP1. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, że ten medal Wykładowca Przyjacielem Młodzieży będę miał jako argument wobec obecnych władz uczelni, żeby jeszcze mi przedłużyły chociaż na 1/4 mój etat dydaktyczno-naukowy i mam nadzieję, że w takim kontekście panu rektorowi trudno będzie mi odmówić, a praca z młodymi studentami, ludźmi jeszcze młodszymi dla mnie zawsze była wielką przyjemnością i wydaje mi się, że my żyjemy dłużej, chyba Niusiu też, dzięki takim spotkaniom jak dzisiaj, bo to nam daje takie poczucie, że to, co w życiu żeśmy przeżyli, pani Niusia oczywiście w bardzo trudniejszych czasach niż ja w okresie powojennym, to doświadczenie chociaż częściowo będziecie wyrealizować te dobre doświadczenia, czyli nie poddawać się, mówić nie ma rzeczy niemożliwych, walczyć o drugiego człowieka, mieć przyjaciół, ale żeby mieć przyjaciół, to trzeba wyjść im naprzeciw. Pamiętajcie, nic samo się w życiu nie bierze. Walczcie o nie tylko swoje dobre imię, ale o otoczenie, o piękny świat. Cieszcie się tym światem. What a wonderful world, śpiewał Armstrong. Niusiu, to jest melodia, którą zaproponowałem na moim pogrzebie. Bo chcę przekazać wszystkim, że ten świat jest naprawdę piękny, mimo różnych przykrości, które mamy codziennie. Idziemy swoim światem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pragniemy też wyrazić wdzięczność tym spośród Państwa, którzy pomogli nam w organizacji dzisiejszej prelekcji. Są to gospodarz uczelni, profesor doktor habilitowany pan Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego dziś reprezentuje pan prorektor. Zapraszam. Dziękujemy również pani Ricie Pagacz-Moczarskiej, redaktor naczelnej uniwersyteckiego pisma Alma Mater, patrona medialnego uroczystości. Zapraszamy panią. Pani kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Monice Harpule.
Wśród tych osób również pragniemy podziękować pani Kindze Drechny-Mucha, dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również pani Joannie Szwed, zastępcy dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam. Również serdecznie dziękujemy pani Annie Nowak-Dordak, kierownikowi sekcji do spraw projektów promocyjnych Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie dziękujemy pani Marioli Grylewicz, kierownik sekcji administrowania nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panu Michałowi Rdzanek, reprezentującego sekcję patronatów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Małgorzacie Pokwap, reprezentującej sekcję do spraw projektów promocyjnych Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jeszcze raz bardzo chcieliśmy też podziękować państwu prelegentom, tutaj od Starego Sącza wręczyć upominek, który zawsze będzie przypominał nam państwu to dzisiejsze spotkanie. Pani Niusi i panu profesorowi. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękujemy.